nadzieję, że tęskniliście. Co to jest za film, który teraz nagrywam? Nie mam zielonego pojęcia. Czy to vlog? Nie za bardzo, bo ja usiądę tutaj, troszkę do Was pogadam i na tym zakończę. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj mam zwariowany dzień. A dlaczego w ogóle przychodzę? Bo tęsknicie! Zasypujecie mnie wiadomościami, komentarzami. I jest mi tak miło, że tęsknicie, że ten vlogowy kwiecień się skończył. Już nie macie co oglądać, no wiecie, nawet nie wiecie, jak mi serce rośnie. I ja przed chwilką nagrałam dla Was makijaż. W sumie jak to oglądacie, to pewnie jest już makijaż. Nie, 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 dodam to pierwsze. Tak, dodam to pierwsze. No i co? I tak sobie pomyślałam, a może włączę tę kamerę? Nawet jakbym miała pogadać 5 czy 7 minut, to nawet zaznaczę, żeby ktoś się nie burzył w tytule, że to po prostu siedzę i gadam. Chyba tak w ogóle nazwę ten film. Siedzę i gadam. Karolina siedzi i gada. Wszystko, co za mną widzicie, to po prostu musicie to wybaczyć. Jest godzina, słuchajcie, 6:30. Ja nie śpię od 3,5 godziny. Od 3:00 dokładnie. Nagrałam właśnie, tak jak mówię, dla Was makijaż małe na pierwszej drzemce. Tak wcześnie wstałyśmy, że coś niesamowitego. Treningu dzisiaj nie robiłam, bo czuję się bardzo zmęczona. I stwierdziłam, że zamiast mieć w niedzielę regenerację, to będę mieć regenerację w sobotę, a jutro po prostu zrobię trening. Najzwyczajniej w świecie. No i tak to wygląda. Chciałam tutaj Wam coś pokazać. Myślałam, jakby, że nawet to pokazać na Instastory, a potem mówię, a może faktycznie włączę tą kamerę i coś powiem. Wczoraj tak sobie sprzątając, nadrabiałam YouTube'a, nie włączyłam, a nie fokusowaną. I ona pokazywała, że oglądała Niesie, Agnieszkę, Niesie25, która jakieś zachwalała słomki, rurki, nie plastikowe i tak dalej, metalowe, ale jakiejś fajnej polskiej firmy, takie fajne w etui. I ja od razu Ani napisałam, wow, że szkoda, ja nie wiedziałam wcześniej, bo też z ogromną przyjemnością wsparłabym oczywiście polską firmę. I tu nie chodzi dla mnie, bo ja nie lubię pić przez słomkę czy przez rurkę, ale Ania powiedziała, że ona kupiła sobie po to, żeby pić wodę z octem jabłkowym, a Wy jak wiecie, ja mam swój domowy, zrobiony własnoręcznie ocet jabłkowy, który jest niesamowicie zdrowy. Po prostu wpływa niesamowicie na wszystko i tak mi Ania przypomniała o tym occie. I teraz jak pójdę do lekarza, muszę się zapytać, czy w okresie karmienia piersią mogę pić ten ocet jabłkowy na czczo z wodą, bo jeżeli tak, to wracam do picia. I czego nie wiedziałam, właśnie Ania co powiedziała, że powinno się pić przez słomkę, bo niszczy szkliwo. No więc wtedy mi się przydadzą, ale ja słomki, powiem Wam właśnie, dlaczego żałuję, że nie wiedziałam o tym wcześniej, bo bym kupiła taką słomkę. Znaczy dalej mogę kupić, po prostu szkoda mi teraz pieniędzy, bo kupiłam słomki na Allegro. O takie, widzicie? Metalowe z takimi silikonowymi ustnikami. To są słomki mojego synka. Rurki, słomki, jak tam chcecie. Więc mam 4 takie zgięte i 4 proste. I Ignaś tylko z nich już pije, bo ja nawet o tym nie wiedziałam, że to jest. Ja to wiem od jednej z Was, która pod jakimś filmem napisała, Karola, kupujesz te słomki, rurki dla synka, bo kupuję plastikowe. Że szkoda, że to, no wiecie, marnowanie, znowu plastik, znowu kolejny plastik, znowu nie dbamy o ekologię, o środowiska. Wiecie, ja tutaj ostatnio krzyczałam o tych zrywkach i reklamówkach, a tutaj sama wydaję pieniądze na takie coś i zbieram tą tonę plastiku w domu. Więc postanowiłam faktycznie kupić te rurki. Macie link w opisie, gdzie ja przynajmniej to kupiłam, ale macie też link, ja znajdę oczywiście do tej polskiej firmy, która fajnie robi właśnie takie składane, fajne etui. Super wygląda, jak dorosłe pije właśnie z takich rurek, to fajnie mieć taki gadżet, fajnie taki gadżet komuś podarować na prezent, więc ja nic za to nie dostałam, żeby nie było. Nie reklamuję po prostu za coś, tylko po prostu Wam mówię, bo o tym usłyszałam. No a sama kupiłam właśnie takie metalowe słomki już dawno i tak jakoś nie pokazałam Wam, przypomniałam wczoraj o nich Ania, bo Ignaś codziennie akurat pije, on ma manię picia ze słomki i nawet herbatę, która wystygnie, pije ze słomki. No tak po prostu lubi i mu na to pozwala, najzwyczajniej w świecie. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Ja piję sobie kawę, dopijam tak naprawdę. Dzisiaj mamy troszkę wyjątkowy dzień, dlatego że dzisiaj nas zaskoczyła wczoraj teściowa, że wraca dziś, miała być jutro, a wraca dziś. Więc teściowa wraca z Niemiec po ponadmiesięcznej nieobecności, nie widzieliśmy jej 2 miesiące. Jestem bardzo ciekawa, jak malutka zareaguje, bo pierwsze co przyjedzie do nas i tutaj u nas będzie nocowała, a potem pojedzie do siebie. No i oczywiście będę chciała wykorzystać teściową w sensie takim do opieki nad malutką, dlatego że we wtorek umówiłam się na paznokcie przed wyjazdem jeszcze w góry i do Dorotki mojej straciłam wczoraj paznokcia w ogóle, ale nawet nie chcę mi się gadać, jak go straciłam. Musiałam go wczoraj ściągać w ogóle sama i jakoś go ściągnęłam, tyle uratowałam, ile uratowałam. Dobrze, w ogóle mam paznokcia, taka jestem, gapa, że po prostu coś niesamowitego. Najpierw go połamałam, a potem tak
Dobra, nie chcę opowiadać. Na szczęście nic się nie stało. Paznokcie są po prostu do zrobienia. Marzy mi się pomarańcz na paznokciach. Tak, coś w formie... upatrzyłam sobie dwa kolory i piszę wczoraj do Doroty. Dorotka, czy ty masz może te kolory? Ona mówi, mam wszystko. To prawda, moja Dorota, słuchajcie, ma wszystkie kolory, jakie nie zapytał. A miałam na myśli, mówię o Indigo, bo ona na tych lakierach pracuje. Na tych hybrydach, o Kamikadze miałam na myśli i Giorgio Banani. To są takie pomarańczowe kolory. Bardzo mi się podobają i powiem Wam, że postawię chyba teraz na pomarańcz na rękach. I takie bardziej okrągłe paznokcie, o wiele krótsze niż teraz. I pomarańczowe właśnie, tak mi się wymyśliło. Myślę, że fajnie będzie też na basenach wyglądało, wiecie, tak troszeczkę bardziej letnio-wiosennie. Ja mam, tak jak mówiłam Wam, jeden strój żółty w przeróżne kwiaty, więc jak najbardziej będzie pasował. Drugi strój mam miętowy, więc myślę, że będzie taki świetny kontrast z pomarańczem. A trzeci czarny, więc fajnie taka ręka ożywi ten strój. U nóg ściągnęłam sobie wczoraj hybrydy i planuję sobie właśnie jutro, albo nawet dzisiaj, bo dzisiaj zrobiłam sobie dzień regeneracji, to chyba dzisiaj właśnie wieczorem sobie usiądę i zrobię te hybrydy u nóg, bo mam też pomarańczowy właśnie lakier, bardzo fajny i a do Doroty mówiłam się tylko na ręce, po prostu mi szkoda czasu, ręce to tylko godzinkę teraz Dorota mi zrobi, no mam nadzieję, że z naprawą tego jednego i właśnie tak chcę teściową wykorzystać we wtorek i żeby malutką się zaopiekowała, wiecie, poszła z nią gdzieś na spacer, a ja w tym czasie zrobię paznokcie i jeszcze przy okazji, że weźmiemy małą do Zgorzelca, to w końcu, też wstyd się przyznać, mała ma 6 miesięcy, nie ma jeszcze swojego dowodu osobistego, naprawdę wstyd się przyznać, bo Ignaś miał 2 tygodnie, jak ja go wziąłam do fotografa, zrobiłam mu zdjęcie i on jak miał 4 tygodnie, też miał swój dowód osobisty, co w ogóle mnie śmieszy, bo chyba, nie wiem, rok temu go wymieniliśmy dopiero i cały czas miał takie było dziecinka, która ma 2 albo 3 tygodnie na zdjęciu, a Ignaś już taki duży koń, teraz ma już taki wreszcie normalny dowód, wiecie, z bardziej aktualnym zdjęciem. No, ale Lucia nie ma zdjęcia, o to chodzi, bo ja bym dowód wyrobiła raz, dwa, żebym tylko to zdjęcie miała, tylko ciągle tego fotografa się nie mogę wybrać, bo kiedy jedziemy do Zgorzelca, to albo już fotograf ma zamknięte, bez to po godzinie 18, albo jeździmy, jak wiecie, o 7-8 rano, czyli jeszcze przed otwarciem sklepu, a fotograf jest od 10. I po prostu nigdy nie możemy wycelować tak, żeby zrobić to zdjęcie, więc fajnie by było, jak teściowa się zgodzi, ona zawsze się zgadza. Wy zawsze pytacie o moje relacje z teściową, ja mam bardzo dobre relacje z teściową, my z teściową jesteśmy na, ja mówię do niej mamo, ale to tylko dlatego, że ja to wymyśliłam, bo mi teściowa od razu zaproponowała, mówi mi po imieniu, tak, a mi było po prostu głupio i łatwiej mi było mówić jej mamo niż Bożena. Po prostu. Jakiś taki, uważam, że to większy szacunek. No to nie wiem, no ja tak po prostu czułam. Ale ogólnie jesteśmy na stopie jak koleżanki. Tak, bo to my nie jesteśmy w tą formą, że a to jest mój synuś, ty źle go karmisz, źle wychowujesz. Nie, to nie jest taka teściowa. To jest taka teściowa, która jest bardziej jak moja koleżanka, wiecie o co chodzi, która dzwoni ze sklepu. Karola, jaki rozmiar wziąć malutki i tego ubrania, a tobie, a ty byś nie chciała jakieś koszulki, a stanika, a tego, a srego, owego. Strój kąpielowy wiezie Łucji, co mnie bardzo cieszy, bo ja zamówiłam w HM-ie, słuchajcie, strój kąpielowy i co się później okazało, jak zwykle ostatnio z tym HM-em, zrobiłam takie większe zamówienie dla moich dzieci, bo były promocje. I już właśnie to pierwszy raz, bo zawsze przychodzi i widzę, że czegoś nie ma, jest zaznaczone, że zero, potem dostaję zwrot na konto, a teraz mam podsumowanie zamówienia, które już jest spakowane i wysłane i jest zaznaczone, że strój kąpielowy zero, więc oczywiście strój kąpielowego nie będzie, a teściowa do mnie dzwoniła z Primarka właśnie i mówiła, nie wiem gdzie ona była w tym Primarku, no w Niemczech, no ale dobra, miasto chciałam powiedzieć, ale nie chcę pomylić, bo ona ciągle gdzieś indziej jeździ i nie chcę tutaj pomylić. I zadzwoniła i mówi, takie piękne są stroje kąpielowe, jaki brać? 74, ja mówię, mamo, szczerze, wiesz, 68. To jest taka drobniczka, to jest taka mała calineczka Lucia nasza, mimo że je po prostu naprawdę. Ja mam mleka, słuchajcie, tyle, tak się Wam pochwalę, że mogłabym trojaczki wykarmić, ale Luśka... Ona je, jak mówiliśmy, na żądanie. Ja karmiłam i Ignasia na żądanie, i Łucję. Ignaz, jak już miał pół roku, to już był tak pięknie wyszkolony. Ja to równiutko co 3 godziny. W nocy wstawał też co 3 godziny, to prawda.
Ale nie było takich sensacji jak z Lusią. Lusia ma takie dni, że potrafi jeść równiutko co godzinę. Równiutko co godzinę. W nocy też potrafi jeść równiutko co godzinę. Ja wiem, że ona nie je, bo jest głodna. Ona je, bo się chce przytulić czy coś. Ona potrafi mieć przerwę 5-godzinną, ale potrafi jeść co godzinę. Więc z nią po prostu jest to dziecko nieprzewidywalne pod każdym względem. Pod tym względem, jaka będzie noc, jaki będzie dzień, czy ona będzie chciała dzisiaj się nosić, czy siedzieć w łóżeczku, jest po prostu naprawdę nieprzewidywalne. I chyba taka będzie. Naprawdę chyba taka będzie. Jest bardzo... Jest duża śmieszka, Ignaz się w ogóle nie uśmiechał, ona się cały czas uśmiecha, ale jest nie do przewidzenia po prostu to, jak to wszystko będzie wyglądało, no ale nieważne. I dzwoni mama właśnie, że strój chce wziąć, ja mówię, bierz 68, bo jak ma to być na teraz, na już, to lepiej 68 niż 74, który będzie z niej po prostu spadał, bo myślę, że 74 będzie dobry na lato. No widzicie, Ignaz w jej wieku nosił 86. Tak, mam przykład, bo Ignasa świąteczne zdjęcie było robione, jak miał 6 miesięcy, czyli w grudniu. I to był komplet właśnie kupowany specjalnie na tą sesję zdjęciową i miał 86 cm, ubranka na 86. Lucia ma na 74 wybrane rzeczy, a normalnie nosi 68, to jest taka norma. A jeszcze i w 62 sobie mieścimy, więc tak to u nas wygląda. No i już. Właśnie to taki troszkę vlog, troszkę pogadanka. Przyszłam po prostu pokazać, że u mnie jest wszystko w porządku, żyję, mam się dobrze i jest wszystko... No jest... O, zobaczcie, jaki to zdolny syn. On się obudził, wstaje sam, ubiera się sam. Moje kochanie, dzień dobry. Szczepanko? Tak. Żyjemy. Gdzie mamy dzień z kobiety? Nie? Tak. Super dzień się szykuje Ignasiowi. Dobra, więc ja kończę, bo zrobię Ignasiowi śniadanko, bo on już na pewno by coś chciał sobie tam pysznego schrupać. Tutaj zakupy w Niemczech zrobiliśmy. Dobra, trzymajcie się, kochani. Może dzisiaj być kanapka z serem i druga z szynką? Oczywiście, że może być i kakao. Super. Dobra, kochani, trzymajcie się, widzimy się w normalniejszym filmie jakimś. Mam nadzieję, że ten Wam mimo wszystko się podobał.